Let's go. Moi drodzy, jeszcze zrobimy drugi Scarlet. To jest biblioteka, tak? Dobrze mówię? Ale kryty wchodzą ładnie. Cyk. Shoulders, jakieś kloty. Klocy! Cyk, i ściąganko. I pulowanko. Czy to jest druid? To jest szaman. Ja mam szamana. I szaman ma mnóstwo skilli różnych i mam za dużo wyciągniętych na pasek, ale mam taką możliwość, więc tak robię. Tamryn Paladyn, krowa szaman, dance game, co? Fuj! O, dobra, gościu przyleciał. Dobra, on już zaraz nie będzie miał many. Ja tutaj będę go leczył. Polecam dać Wind Fury totem na co? Na 2. Ja mam rank 1 na razie. Pieski. Tam chwast napisał. Jebać tego szamana, nie ma w lore dobrego szamana. Był szaman. To był bodajże ork szaman. Tylko nie pamiętam jego nazwy. Ale Tral był szamanem, takim prawdziwym szamanem, czy był wojownikiem właśnie? No dobra, ale ja mówię o jakimś innym, Kurwa, nie umiem sobie przypomnieć. Nie umiem sobie tego gościa przypomnieć. Drektar, o Drektarze chyba. No, chyba Drektar. No tu będzie ciężko, bo nawet nie wiem, jak się to puluje tutaj. Co on wydropił? 12-slotowy bug wydropił z psów. Z tych psów lecą bugi?
Nie no, czemu mówicie, że ktoś jest upośledzony? A może jest faktycznie i co? I... Nie wolno tak mówić. Tral był kapłanem, a Anduin był warlockiem. Ding, ding, ding. A Tral był w ogóle paladynem i chodził w plejtach z tarczą. A w klotach chodził. A jedyny prawdziwy paladyn to był Blood Elf paladyn. Nie jakieś tam trale. Nie jakieś utery. Jezu. Już mi się od tego oszukiwania i mylenia tych to już... Jeździł na Rydwanie napędzanym, jak ktoś baga dziesiątkę. A ja dzisiaj zainwestowałem. Kupiłem sobie 4 bagi za kwotę 2,21. Wydałem 10 golda. Ale już mi się zwraca powoli. Już widzę różnicę, bo mam kilkanaście slotów więcej i już więcej tego trashu mogę do Vendora zanosić. Pogotowie jechało. Jeszcze żeby, jak na przykład gramy w klasika, czyli w coś, co było kilkanaście lat temu, jeszcze żeby te czasy wróciły, nie? Że człowiek taki, kurde... Człowiek taki młody, pełny sił. O pieniądze się nie martwi. Obiad przyniesie mama pod komputer. No to... Target of target. Ja wiem, że widzę wtedy, kogo targetują. Tak, 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 tak. To się robi w interfejsie. Release the hounds!
Release the hounds! Czat. Bijcie, bijcie, psy. Dobra, ja będę leczył. Hubert, żyj! Nie mam potionów, a mam tego. No nie mam jak go uleczyć, no. Spoko, damy radę. Jeszcze padłem na koniec. Dobra, przynajmniej szaman przeżył, więc on nas skrzesi. Pija, co tam, heja? Co tam powiedział Chwasti? Co on tam znowu? Na arenie pobrudził mutantem, jesteś idiotą. Proszę się nie wypowiadać w ten sposób. Kultury trochę, co? Jak nie to mama nie nauczyła, to my nauczymy, no. Albo w sumie są ludzie, co się niczego w życiu nie uczą. Teraz ja jestem bossem. Kurde, Mojżeszu, ile ty masz lat? Mojżesz pewnie chodzi do Orgrimmaru i siada, kurde, na tronie. I teraz ja jestem wodzem, Warchiefem. Staw dwuręczny ma lepsze od Corpse Makera. Tak, tylko Corpse Maker nam daje 15 Strange'a i to nam daje attack power. Ty, ja nie miałem coś z niego wziąć? Z tego bossa? A, jeszcze to mają zyski. Chodź. Heroda to my za chuja nie zrobimy, mówi. Ja będę leczył na Herodzie też.
World of Warcraft 2 z lepszą grafiką? Nie potrzeba, ta gra nie wymaga żadnej lepszej grafiki, wiesz? Ona ma ponadczasową grafikę. Tak jak Warcraft 3. W ogóle remaster Warcrafta 3 uważam za... fajny, jako osoba, która uwielbia tą grę, ale nie do końca potrzebny. Warcraft 2 film ma wyjść, nie? Czy, nie wiem, coś, czy kiedy, jakaś data premiery jeszcze nie jest zapowiedziana. Ciekawe, czy już kręcą go, czy nie? Będzie! A nie anulowali? A jest informacja gdzieś podana, że serio anulowali? Zostało to, nie wiem, gdzieś zapowiedziane? Ja wiem, że jedynka na siebie samo zarobiła, bo generalnie słabe wyniki miała, nie? No, ale wiecie, dlaczego miała słabe wyniki? Nie dlatego, że mało ludzi jest zainteresowanych tym. To dlatego, że był średni ten film. Nie uważam go za gniota totalnego, ale był taki... no, tak jak podejrzewałem. Niestety, tak. Trochę liczyłem na to, że będzie zajebisty. Dostałem ten film i po prostu mi się go fajnie oglądało, ale jeżeli ktoś tam lorowo i tak dalej to wie o tym, że w dwugodzinnym filmie tyle rzeczy, co oni chcieli przedstawić, to po prostu aż śmiesznie wygląda czasami, nie? Jakie tam są przeskoki sytuacyjne. Jak to nie był lorowy? Był lorowy! Przecież trala normalnie można, kurde, na wędce złowić w rzece. W WoWie. Bo pływa tam. Widział ten sam film? Ale ty nie czujesz teraz nutki ironii w tym, co powiedziałem? Wiem, że nie był lorowy, tak jakby każdy sobie go wymarzył.
No był lorowy, orki były takie zielone. I one takie były też szare, ale były potem zielone i on tam był portal i że on się zakochał. I orczycę wyhendożył. No. No było, było. Były ludzie. Były orki, takie pływały z Majorki. Orki biły na hita piechura fali. No, było, było. No pulaj, no! Pulaj, pulaj, pulaj! O nie! Tym się nie zgadzam. Że Draneje dawały swoje energie życiowe, żeby otworzyć portal. Bo żeby portal był otwarty, to trzeba było kiedyś sobie kupić Battle Chesta. Żeby mieć dostęp do Outlandu, a nie. O nie. To chyba nie to. No, pieniądze były zbierane. Zasilali. Tak, ludzie z Battle Chestami zasilali portal. Tak jak Songo zbierał wielką kulę energii, to wszyscy ręce do góry dawali. Tak my zamieniamy ten, powiedzmy, gest uniesienia rąk na wystawienia ręki z kartą kredytową. Ja dalej zasilam tym portem. Jest zasilany, let's go. Fajnie. Gązek, dostajesz bana oficjalnego ode mnie. Jesteś na blackliście. I miałeś jedną rzecz robić tylko. Normalnie cię wpisuję na blacklistę healerów. Nie pograsz se. Nie pograsz se, aż się wkurzyłem, zjem se Kinder niespodziankę. Jesteś wyrzucony ze społeczności WoWa. Nie, ja miałem otwarte ze wczoraj już te jajko Kinder. Jeszcze została połóweczka. Tylko wczoraj połówkę jedną zjadłem, Patty mi dała, to mówi, ona nie będzie tego jeść, bo ją tylko zabawka interesuje. Jak dziecko, nie? Ja chcę zabawkę z tego. Happy Meal, ale zjedz teraz te frytki i tego burgerka. Nie, bo dostałem zabawkę. Dobra, Chwasti. Chwasti, ja ci coś powiem. Życzę tobie, twojej rodzinie wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia. Tobie puloka takiego, żeby stawał elegancko. Ale odpoczywasz sobie dzisiaj 8 godzin.
bo już po prostu, no to triggerujesz czat potem i z powodu jednej osoby ludzie będą chcieli cię nawoływać do spokoju, przez co będzie się niepotrzebnie dyskusje się jakieś będą pojawiać. Co się dzieje? Jezu, mi ścina WoW, kurde, nie wiem dlaczego. Jak chodzę czasami, jak jest dużo mobków i tak dalej, o, takie widzicie, tak jakby tak, kurde, nie umiał przemulić. Nie wiem, czy to serwer, czy wszyscy tak mają. Słaby komputer, no wiem, wiem. Nie, no, nie wiem, o co chodzi. Czy można już mówić, że Patrycja jest dziewczyną szamana? No, można powiedzieć, że jest dziewczyną szamana, bo ja jestem szamanem. Natomiast dziewczyna szamana to tak naprawdę Kaja. Kajak, Kaja. Nie ma tu czegoś fajnego w tym... A Bosteczkowska? Czekajcie, dziewczyna szamana to kto to śpiewał? Ty, a może Steczkowska to śpiewała? Nie wiem, sam nie wiem. Dziewczyna szamana. Ta, ni, na, ni, na, na. Steczkowska, no to przepraszam bardzo, to mi się coś pomyliło. Ty z tą bańką, gościu. Nie będziesz mi się bańkował. Co to ma być? Kiedy obiecany stream z Showapa? Kurde, kusisz, ci powiem. Na 450 subów. Na 450 subów robimy. Powiem tak, wczoraj śmigło było kręcone na live'ie. Także jak widzisz, ja potrafię tutaj być konsekwentny. Cyk. Planuję. Avox. Avox. W tym roku... Ja mówiłem na początku roku, że będzie to marzec, kwiecień, maj. Natomiast za szybko to, w sensie to... Ja w tamtym roku po raz pierwszy grałem w Gothica, więc... no myślę, że to jest za szybko. Myślę, że w tym roku, ale to może w okresie przedświątecznym. Goticzka sobie zagramy, tak już będzie zima, będziemy sobie herbatkę parzyć, gorącą czekoladę, wieczorkami sobie będziemy w goticzka pykać. Nie, ja nie chcę tego.
Ja nie chcę w te mody grać, one są ciężkie, to jest, ja raz w życiu grałem w Gothica i ja mało z tego pamiętam, więc ja nie mogę grać w jakieś returningi, czy w te, co wy tam mi gadacie, to są jakieś trudne mody, które wymagają znajomości gry, a ja jej nie znam za bardzo. No i co? Mojżesz jak uciekł. Czemu ja? Nie denerwuj mnie. Czemu mnie kikuje ten mnich? Dzięki, że mi wyjaśnił gościu, czemu mnie kikuje, bo mam top DPS. Ja mam pierwsze miejsce w DPS-ie, a jeszcze leczę dodatkowo. Co tu się dzieje, czat? Tak, to jest szaman z Windfury. Po prostu tak to działa, no. Come on, nawalaj. Tu trzeba to lurować powoli. Skrzynka jest. Za ścianę. Upsa. Ja będę leczył, spoko, spoko. Ale ja tak! Kroniki Myrtany, Dzieje Korinis, to ja będę grał! Ależ oczywiście! Czat, to nie ma co gadać, to oczywiście, że to będzie grane. Oj, myślę, że wtedy dużo osób będzie grało w to. Czekajcie, tu już ostatnia część tego.
jajka. Ewentualnie twoje wnuki, tak jest. O, patrzcie, jakiś gościu siedzi se, nie? Może z nim trzeba zagadać. O, idzie ktoś. Idzie mnich. Lineage 2 to mógł peknąć i wyjaśnić. No, powiem tak, Lineage 2 to był pod wieloma względami specyficzny. Był na przykład specyficzny pod tym względem, że zjawisko to... Po raz pierwszy spotkałem się z tym, że na przykład w jakąś grę ktoś gra i odpala ją kilka razy na komputerze. Wiecie, o co chodzi. Można było chodzić ze własnymi buferami. Ja miałem wtedy tak słaby komputer, że mi nie działały dwa konta na raz. No to znaczy miałem po 15 FPS-ów, że na drugim koncie miałem bufera. No ale ja nie grałem, no. W Metina. Nie kojarzę teraz dokładnie, ale to jakoś tak, że mi się opłacało tylko w... Robiłem buffera i expiłem go tylko chyba do jakiegoś 30... Znaczy, expiłem go do zdobycia drugiej profki. I potem już go nie expiłem, bo miał podstawowe buffy tam na jakimś poziomie i już się nie trzeba było. Więc po prostu... Zostawiłem go i robiłem maina. No bo 42 profka, to było na 40. I na 40 się go zostawiało. I się potem szło expić, nie? Na tym głównym. Nie pamiętam. Czy Rogal sapa nie ma? Rogal ma sapa, ale on tym sapem chyba nie trafia, wiesz? Bo on ma za niski poziom, on ma o 5 poziomów niższy niż te mobki. Nie, my rogi to dzisiaj chyba będzie wysyłane, jutro będzie w paczkomacie prawdopodobnie. Rogal traci stealth, jak sapuje w klasiku? A żaden talent z tego nie zmienia?
Subtility można mieć ten talent. Pokaż, jakie masz talenty. Nie mogę ci pokazać, bo bym bana dostał. Patrz, takie mam. Wszystko tutaj, tylko i wyłącznie, nigdzie indziej. Śmigło talent. Nawalone totemów. Pipiripipi. Kurwa, kto? To nie rozumiem. To co? Dobrze, ja zaraz go przytankuję, o. O kurwa! Nie, no dobra, reinkarnacja idzie. Sam poleciał, bo był niedobity. Gązek, nie mów, że nie masz reinkarnacji, kurde, bo ja nie mam, bo nie mam itemów. Dobra, biegniemy. Grande strategia, grander. Grander to... Moi drodzy, co u Adrianka? U Adrianka 49 nadal. Nadal 49. Delord gra w Overwatcha, co? Czy Sleeprox nie streamuje? Może nie streamuje, może nie chce. Może nie ma sił, może ma ochotę tylko opierać się o krzesło i klikać tam dwa przyciski i nic nie gadać. Już nie bywa. Może jest niewyspany. Może odpali live'a wieczorem, może mu się nie chce po wczorajszych dymach. No nie wiadomo, no co no. O kurwa, co, what? Czekaj, gdzie my jesteśmy? Tu? Oni się respią? Tak to nie działa. Jakieś wyzywanie przez kilkunastoletnich napinaczy z WoWa. Wiesz to. Jak wczoraj mi zginął party leader, to przy wejściu dungeonu przyniosło go na inny layer, musieliśmy robić od nowa. Takie rzeczy! Serio?
Ja jebę. No nie, no to ja już od nowa tego nie przejdę, no to przecież to słabo mi się zrobi. Ja w ogóle jestem tą osobą, która nie lubi farmić dungeonów, żeby mieć level. Na przykład Slay i ci, i ten to robi. Slay i Flamey tak robią. Ale mnie to po prostu, mi się kurwa nie chce, nie? Mnie nosi. Jak ja mam, już jakbym miał drugi, trzeci raz zrobić, to już OS. Podziwiam za upartość. Widziałem Bóg z reset z pawieniem ostatniego bossa u Ashmona na streamie. Nie widziałem. Wizawo. Powtarzam. Do kogo pisać, żeby dodał cię do gildii? Nie wiem, do Gumisia, Gumis, albo... Nie wiem, kto tam jeszcze ma jakąś władzę. Do Dżemusa, do Dziadzia, do Rezowa, do tych osób, co tutaj widzisz tak naprawdę. Możesz Kilimandżaro, czy wiesz, że gdy wpiszesz na YouTube kanał Kilimandżaro, znajdziesz tam testy z nienawidzonej matmy, które licealiści będą mieć w tym roku szkolnym. Pozdrawiam całą rodzinkę twichowską. Kilimandżaro 2,68 zł. To żeś gościu zrobił kurde biznes. Za 3 zł, żeś się zareklamował na 800 osób. Tylko nie pomyślałeś o jednej rzeczy, że tu siedzą już ludzie, tak, bezrobotni. Studenci, którzy jeszcze nie są, a będą bezrobotni. Albo osoby, które szkoły nie potrafią skończyć, więc po prostu nie chodzą do niej. Więc, no... Nikt raczej nie jest zainteresowany. Narkomani i alkoholicy. Ale gdyby ta reklama wyglądała tak, wyobraź sobie sytuację. Wchodzisz na stream i wysyłasz streamerowi 100 zł i piszesz: pierw tak, trzymaj, Bonkol, pozdrawiam, masz na piwo, PS, i właśnie ta wiadomość. Jakby co, to na YouTubie mam kanał, tam pomagamy. No to jest, słuchaj, to jest całkowicie inna sytuacja, to jest inne spoglądanie na tą sprawę, nie? Ale to ja będę was uczył, wiecie, na to są kursy, no to ludzie płacą za reklamę, za marketing, to... I wtedy wiemy już, że osoba, która się reklamuje, że faktycznie to przynosi jej pieniądze, bo ma, może zainwestować w reklamę dla streamera na donate. Wtedy już traktujemy poważnie, a nie na przykład firma Kogucik, nie? Oooo, z chęcią! Cześć, Bonkol, trzymaj na piwo pseudonim. 10 zł. Dasiu, dziękuję. PS, a to pseudonim. Dziękuję ci bardzo. Reset był, reset nie ma co. Dobra, ja odpuszczam. Mam dość. Nie no, odpuszczam, bo ja nie lubię przechodzić tej instancji. Nie jestem na tyle uparty. Czekajcie, czemu ja chodzę? No przepraszam, ja przepraszam was, ale oni, no ostatni boss został, tak, i się zrestartowała instancja, no to wiecie, no to znowu godzinę, 45 minut, żeby zrobić tą instancję, nie chce mi się, nie chce. A tym bardziej, że zostały mi dwa bary niecałe, półtorej bara, to ja tylko dobiję to i sobie pójdziemy w coś innego pograć. Jak tu się wychodzi, tędy? Słabo, słabo.